Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach Festiwalu Literacki Sopot 2021. Ja nazywam się Maciej Jakubowiak, a dziś będę miał przyjemność rozmawiać z Aleksandrą Zbrają, autorką książki Mireczek, Pato opowieść o moim ojcu. Powitajmy naszą gościnę. Dzień dobry, dziękuję. Przypomnę jeszcze, że 10. edycja Festiwalu Literacki Sopot jest poświęcona literaturze i kulturze włoskiej. Nasze spotkanie na polski język migowy będą tłumaczyć dziś pani Anna Borycka i Marta Jaroń. Bardzo też proszę o powitanie tłumaczek. Nasze spotkanie będzie można też oglądać na kanale YouTube instytucji Gojki 3, organizatora literackiego Sopotu. W imieniu organizatorów uprzejmie proszę Państwa też o przestrzeganie wytycznych sanitarnych, trzymanie maseczek na ustach i na nosie. A gdyby mieli Państwo ochotę publikować zdjęcia bądź relacje z naszego spotkania, bądź z innych wydarzeń festiwalowych, to nie będziemy nieszczęśliwi, jeżeli użyją Państwo hashtagu Literacki Sopot 2021. A teraz Mireczek. Olu, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o tej książce. Ona jest oczywiście szalenie poruszająca. Dotyka bardzo, bardzo trudnych tematów, nie tylko indywidualnie, a może przede wszystkim społecznie. Ale chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od sprawy podstawowej, to znaczy od tego, jak ta książka jest napisana. Bo to nie jest prosty reportaż, nie jest to chronologicznie lecąca opowieść. Od początku do końca jest tu dużo nieciągłości, dużo zaburzonej chronologii, dużo skoków. I zastanawiam się, do czego jest Ci potrzebna ta narracja. Ja może najpierw, zanim odpowiem na Twoje pytanie, za które bardzo dziękuję, bo faktycznie zazwyczaj w kontekście Mireczka nie jestem pytana o samą książkę, ale o opisywanie swoich wspomnień, tak grzebiemy w tym i grzebiemy, więc to jest, z wielką radością przyjmuję to pytanie i bardzo za nie dziękuję. Ale chciałam Państwu jeszcze wyjaśnić, zanim odpowiem na to pytanie, jedną rzecz. Otóż jestem w takim stanie, że moje ciało, powiedzmy, że dyktuje swoje zasady i rytm. On jest oparty na zapominaniu, dekoncentruje się często i wędruje po zakamarkach brzucha już teraz bardziej niż umysłu. Dlatego pozwoliłam sobie tutaj sporządzić notatki i będę na nie zerkać. I bardzo za to przepraszam, że tak jest, ale bardzo bym chciała pozostać jednak przy Mireczku i przy temacie i nie odpływać gdzieś w rewiry pieluchowo-butelkowe. I teraz odpowiadając na pytanie, ja faktycznie, może najpierw powiem o czym jest ta książka, bo może Państwo nie czytali, nie słyszeli. Otóż książka to jest taka, czy to jest reportaż? No właśnie pytanie. Jest to w każdym razie opowieść o taka na poły biograficzna, na poły autobiograficzna, o mojej relacji z ojcem z uzależnieniem od alkoholu, którą tę relację kończy jego śmierć. Można też powiedzieć zresztą, że ją zaczyna. No właśnie. No tak, tak jak wspomniałeś, zastosowałam w niej taką odwróconą chronologię. To znaczy ten moment śmierci mojego ojca jest dla mnie punktem zero. W sensie od tego momentu się wszystko zaczyna. Ja nadałam tej książce, ta chronologia odwrócona jest pełni parę funkcji. Jedną z takich myśli przewodnich tej książki było to, że ja chciałam jej nadać formę takiej zagadki. Właściwie to pseudo zagadki. Może powinnam powiedzieć, co zaraz wyjaśnię, dlaczego, co mam na myśli mówiąc pseudo. Ja grzebiąc w swojej pamięci i pamięci rodzinnej, staram się dojść do powodów śmierci ojca i do powodów, dla których on w ogóle sięgnął po kieliszek. No i zagadka jest pseudo, ponieważ właściwie od pierwszej strony tej książki my wiemy, dlaczego on umarł i autorka również zdaje się z tego sprawę. No a znalezienie jednego powodu, który by popchnął człowieka do kieliszka, wyjaśnienie, szukanie takich monokauzalnych wyjaśnień, na zasadzie uszczypnę cię, to zaboli, w tym przypadku no, jest mrzonką, bo wiadomo, że to nie jest jeden powód, to jest zazwyczaj, właściwie zawsze konstelacja różnych powodów. Stąd też mówię o pseudozagadce. I dlaczego ja się zdecydowałam w ogóle na taką formę? No nie wiem, to jest trochę może wręcz kryminał w krzywym zwierciadle, no bo od razu wiemy, znamy i finał, i rozwiązanie tej zagadki. Dlatego, że pomyślałam, że on tak dosyć przewrotnie i fajnie gra z powszechnością tej historii.
To znaczy, picie w rodzinie to jest doświadczenie znane wielu osobom. Strzelam, że na publiczności też znajdą się osoby, które mają ze sobą takie doświadczenie, nawet nie jako córki czy synowie, ale na przykład matki albo siostry, bracia i tak dalej. Więc nie jest to taka patologia rozumiana jako liczbowe odstępstwo od normy, tylko być może niebezpiecznie to się zbliża do normy. Liczbowo znowuż, no bo jak spojrzymy na statystyki, teraz taka mi przyszła do głowy, że w samej Warszawie obecnie wychowuje się w domach z alkoholem około 65 tysięcy dzieci. Dziś w samej Warszawie, no jest to całkiem pokaźna liczba. Są oczywiście badacze, którzy w ogóle próbują badać ten fenomen, jakoś ująć go liczbowo, to zjawisko osób, które się wychowują w domu z alkoholem, niezależnie od tego, czy one się identyfikują jako dorosłe dzieci alkoholików, czy wychowywały się w takim domu, ale ta identyfikacja jest obca dla nich. No i mówi się, że to jest od 15 do 40% dorosłych. No dziadowskie może to obliczenie, no bo pomiędzy 15 a 40 jest kolosalna różnica, ale jeżeli nawet weźmiemy pod uwagę ten optymistyczny wariant, to 15% to jest wciąż to są miliony ludzi. I dla mnie frapujące było, kiedy zaczynałam pisać tę książkę, dlaczego doświadczenie w sumie powszechne, ono nie znajduje swojej reprezentacji w dziełach kultury. To znaczy, oczywiście doświadczenie osób pijących jest reprezentowane, ale ja mówię o tych osobach, które są dotknięte czyimś piciem. Teraz wychodzą książki. No jest książka Stuarta Douglasa, świetna, którą zresztą zdążyłam przeczytać przed naszym spotkaniem. We wrześniu wyjdzie wspaniały zbiór rozmów Magdaleny Kicińskiej i Agnieszki Jucewicz z dorosłymi dziećmi alkoholików. Ale kiedy siadałam do pisania tej książki, to jeszcze tego nie było na polskim rynku. Plus nawet jeżeli, no to jest to nadal osobliwie niewiele, jak na jakby skalę tego problemu. No i sobie pomyślałam, że to jest taka zagadka, nie zagadka i dlatego też teraz też sięgnęłam po tę formułę. No i ta odwrócona chronologia, ona mi pozwala trochę podtrzymać tę niby zagadkowość, tę pseudozagadkowość. Jeszcze chciałabym dodać jedną rzecz. Otóż pierwotnie ta książka, ona w ogóle nie była pomyślana jako rzecz, w której ja bym miała się znaleźć. Ja chciałam napisać książkę i nawet złożyłam papiery stypendialne na tę książkę i dzięki zrządzeniu losu ja nie dostałam tego stypendium. Zaraz powiem, dlaczego się cieszę z tego powodu. Bo bym się wkopała w coś, co potem by było trudno mi się wyjaśnić, dlaczego to robię. Bo to miało być pierwotnie właśnie zbiór reportaży z osobami o różnym zapleczu kulturowym, ekonomicznym, emocjonalnym, które dzielą się tym doświadczeniem, które jakoś miałam taką intuicję, że jednak jest powszechniejsze niż się sądzi. Ale potem zdałam sobie sprawę z tego, że hola hola, dlaczego właściwie bym chciała to robić? Dlaczego ja chcę się ukrywać za czyimś doświadczeniem? Pomyślałam sobie, że to by było w pewnym sensie nie fair, bo niechybnie ja te narracje zasłyszane od innych ludzi, ja bym musiała filtrować przez tę swoją opowieść. No i zadałam sobie pytanie właściwie, dlaczego? No i ostatecznie zrobiłam z tego książkę non-fiction z elementami autobiograficznymi. Nie chciałam szkodzić całości tym ukrywaniem się. Zresztą w ogóle nie wierzę i chciałabym to powiedzieć, że jest coś takiego, jak się myśli o reportażu, że część czytelników, część autorów zresztą też, myśli o sobie albo właśnie o tej książce, którą czyta, że ta książka nam dostarczy jakiejś prawdy, jakiejś obiektywności, że ten reportażysta, on właśnie niesie ten kaganek tego, tej świętej prawdy, ja wam powiem, jak było. No ja nie wierzę, że tak jest. Oczywiście to jest może truizm, jest głupio wręcz to mówić, ale jakoś czuję się zobowiązany, żeby to powiedzieć, bo widzę w części komentarzy do literatury non-fiction takie oczekiwanie, że to ma być prawdziwe. Zapomina się, że autor niesie jakąś wersję prawdy, swoją wersję. Głupio mi to mówić, dlatego że to jest jakaś taka rzecz, ten obiektywny autor albo ten reporter, obserwator, który nie wpływa na ten opisywanych ludzi. No to jest dekonstruowane w nauce, ale jednak w książkach tak nie zawsze to jest oczywiste. No więc ja wychodząc z tego założenia stwierdziłam, że w sytuacji, w której mój życiorys napisała rodzicielska wódka, bo tak można powiedzieć, śmiało, w którym ich picie zdeterminowało moje losy, ja się nie będę ukrywać, nie widzę powodu ku temu, muszę ujawnić siebie i napisać historię. Mam nadzieję, że wyszła mi też rzecz, może
właśnie nie tyle taka bardzo osobista o mnie i o nim, ale że są w niej elementy uniwersalne, no bo inaczej po co ja bym miała to pisać. No, że jest to też opowieść o figurze nieobecnego ojca, mam taką nadzieję, co jest pewnie rzeczą znaną jeszcze większej liczbie ludzi, że jest to rzecz o sile uzależnienia, o polskiej obyczajowości, o tym, czym w ogóle jest picie. Jest to też rzecz o pamięci i o tym, jak ona jest nieidealna i jak działa ta dynamika pamięci. I to wszystko chciałam, żeby pływało w takim trochę patriarchalnym sosiku. I jeszcze z tą odwróconą chronologią, tak? Jakie było pytanie, że dlaczego ta, co mi daje ta chronologia, tak? Do czego ci ona dlaczego jest potrzebna? To ona jeszcze jest, to jest coś takiego, tylko nie wiem, czy to nie będzie takie zbyt hermetyczna odpowiedź ale na to pytanie, ale powiem, że to też jest właśnie, bo wspomniałam o tej dynamice pamięci i o tym cofaniu się i grzebaniu w swojej głowie. No, że ta opowieść, ta odwrócona chronologia, to jest też trochę taka meta-opowieść o samej książce. No bo ja, żeby ją napisać, no to musiałam sobie tak pogrzebać w tej głowie. Tym punktem zero, rzecz jasna, tym zapalnikiem tej historii była śmierć mojego ojca. No i chciałam, żeby mi wyszła mi, mam nadzieję, właśnie rzecz o tym, jak działa sama pamięć, gdzie mieszają się porządki pamiętającego z zapamiętanym, światy wielu osób pamiętających, które są skrajnie inne, bo na przykład moja pamięć o ojcu, który był przez lata dla mnie czarnym charakterem, najczarniejszym, no, to jest coś skrajnie innego niż pamięć mojej babci, jego mamy, dla której on był po prostu nieskazitelny. Zestawienie tego było dla mnie ciekawe. No i oczywiście ta chronologia cofania, to, że 5 lat przed śmiercią, 10 lat przed śmiercią, 15, 23 i tak dalej, ona niby porządkuje tę moją pamięć, tak? Ale szybko, jak się zaczyna czytać tę książkę, to widać, że ona jest bardziej złożona z luk, i bardziej z tego niepamiętania i że to cofanie, te liczby, one tak porządkują pozornie. I jeszcze jest też coś takiego, że w tej książce jak refren powraca moja teraźniejszość. Czyli że chciałam pokazać, że jakby ta pamięć, ona jest zawsze filtrowana przez to moje tu i teraz. To ta moja teraźniejszość jest sygnalizowana, tam są takie rozdziały, one naprawdę nie wiem ile ich jest, 15, w której ja dzwonię do mojej babci, zapytać się o sekcję zwłok mojego ojca, w którym dowiadujemy się, co faktycznie, żeby było czarno na białym, podana przyczyna jego śmierci. I dla mnie to było szalenie istotne, wprowadzanie co paręnaście rozdziałów tych krótkich telefonów, tych krótkich opowieści. Swoją drogą tak faktycznie było, ja do niej faktycznie obsesyjnie dzwoniłam, żeby się zapytać o wyniki tej sekcji. Ale chciałam zaznaczyć, że właśnie ta moja teraźniejszość jest punktem odniesienia, że to jest szalenie ważne, że to jest moja baza. I dziś z perspektywy 3 lat, bo tę książkę pisałam 3 lata temu, mogę powiedzieć, że ja pewnie dziś napisałabym ją zupełnie inaczej, właśnie dlatego, że ta moja teraźniejszość jest inna. I moja pamięć o nim jest inna. Pamięć jest bardzo takim dynamicznym tworem. No, więc tak bym te dwie rzeczy miałam w głowie, kiedy układałam tę chronologię, tak powiedziałabym, przewrotnie. Odpowiedziałaś na wszystkie moje pytania właśnie. O rety. Ale wiesz co, z tą narracją myślałem o czymś jeszcze. To znaczy w pewnym momencie mniej więcej gdzieś w początkowych rozdziałach wspominasz tak ni stąd ni zowąd też o zaburzeniach poznawczych związanych z chorobą alkoholową. O tym właśnie o takim rwanym doświadczeniu rzeczywistości, o lukach pamięci, o tym, że można wydawać się gdzieś przytomnym, a jednocześnie zupełnie nie rejestrować tego, co się dzieje. Nie? Że można jakby na bieżąco zapominać. I zastanawiałem się, na ile to też jakoś odnosi się do tego twojego sposobu pisania. Tego, w którym coraz ważniejsza staje się niepamięć. To znaczy, czy to jest jakaś taka próba literackiego, ale empatycznego odtworzenia doświadczenia twojego bohatera? W ogóle zdecydowanie tak. Fajne pytanie znowu. To znaczy, ja w ogóle dostrzegłam, zastanawiałam się nad tym, kim był mój ojciec i znowu wracam do tego wyjściowego pytania, co mogło nim powodować i czy on sam sobą powodował? W ogóle kim jest ta osoba, która wpada w ten wir, w tę lukę, ja to nazywam czarną dziurą, czasami różnie to nazywam. W której on, oczywiście, jest też coś takiego, jak palimpsest alkoholowej, to polega właśnie na tym zaburzeniu pamiętania. To jest szalenie ciekawe, no bo jak pomyślimy o sobie i o swojej tożsamości, no to jest ona utkana właśnie z tego, co my pamiętamy. Nasza
to, kim ja jestem sama dla siebie, to jest właśnie ta siatka mojej pamięci. No i pisząc tę książkę, faktycznie, teraz mi widzisz, człowiek się uczy o sobie właśnie w rozmowie z innym człowiekiem. Tak, to jest szalenie cenna obserwacja, bo w trakcie pisania tej książki zdałam sobie sprawę z tego, że no faktycznie jesteśmy nie tylko właśnie swoją świadomością, ale też być może czymś więcej, czymś ponad to. Albo pod tym, zależy jak to ująć. I w kontekście choroby właśnie, choroby, jeżeli uznać to za chorobę, w kontekście w każdym razie nadmiernego spożycia alkoholu, uzależnienia, czy jakkolwiek chcemy to zjawisko nazwać, to jest szalenie ciekawe i strukturyzuje nasze relacje w ogóle z osobą pijącą. Zauważyłam w ogóle coś takiego i były też robione badania i nie wśród takich ludzi, no powiedzmy jak ja, ale na przykład wśród kadry medycznej, w której badano relacje i postrzeganie osoby z uzależnieniem, uzależnionej pijącej poprzez jej otoczenie. I okazało się, że młodzi medycy, mając do wyboru jakiś zespół cech, które miałyby określać pacjenta uzależnionego, w znacznej większości dryfowały właśnie w stronę używania takich określeń jak degenerat, zły człowiek, ktoś, komu być może nie warto pomagać, nie warto marnować tej swojej energii, versus człowiek chory, pokrzywdzony, jakieś tam. Te pierwsze odpowiedzi były, a to byli studenci, słuchajcie, chyba psychiatrii, z tego co powiem, choć nie wiem, nie chcę oszukiwać, tak mi się wydaje. To było dla mnie szokujące, jak to przeczytałam, takie uderzające. I pomyślałam sobie, że właśnie to określa trochę naszą relację do tej osoby i ona się bierze, i te palimpsesty, to zaraz do tego dojdę, dlaczego to jest ważne, dlatego, że my mamy właśnie takie złudne poczucie, że to jest wybór tej osoby, chociaż złudny, no nie wiem. Chodzi o to, że ta osoba właśnie jawił nam się jako w pełni decyzyjna i odpowiedzialny za swoje, no umówmy się, zazwyczaj dosyć kiepskie wybory życiowe. Jakby te osoby wybrały swój stan, swoją chorobę, jeśli uznać to za chorobę, i wybrały, że z nim pozostaną. Innymi słowy, jakby nie wybrały nie picia. Ja zresztą całe życie miałam do swojego ojca o to pretensje i potem zdałam sobie nagle sprawę z tego, że być może to wcale nie jest takie proste, że być może to nie jest taka świadoma, no powiedziałabym, wykalkulowana decyzja i że decyzyjność w pewnym stopniu jest iluzją. No bo są osoby, które nigdy się od niczego nie uzależniły, no ale wątpliwe jest myślenie o tym w kategorii jakiejś zasługi tych osób. No ja się nie uzależniłam od alkoholu, ale nie myślę o tym w kategoriach, że jestem jakaś heroiczna postawa. Są osoby, które się uzależniły, ale udało im się wyjść z tego. No i są w końcu ludzie jak mój ojciec, którzy się uzależnili i im się nie udało, nie powiodło. No i tu pojawia się pytanie, czy silna wola jest nam dana, czy jest umiejętnością? A jeżeli jest umiejętnością, to na ile zależy od kontekstu? A jeżeli zależy od kontekstu, to na ile my mamy w ogóle wpływ na ten kontekst, w którym dorastamy? No, mi się wydaje, że no nie do końca mamy wpływ na ten kontekst i na te bodźce, na które jesteśmy wystawieni tu i teraz, ale można zapytać, czy może sami się wystawiamy na te bodźce. No w każdym razie, na ile w tym naszej zasługi, ja nie mam pojęcia, ale właśnie to taka struktura, w której ja pozostawiam te pytania otwarte i właściwie nie boję się pozostawiać ani tych luk narracyjnych, i nie boję się też pozostawiać go jako takiego człowieka trochę dziurawego w cudzysłowie, to znaczy takiego, o którym my w gruncie rzeczy więcej nie wiemy niż wiemy, ale wydaje mi się, że to dotyczy w ogóle nas samych również. No to była jakaś dla mnie też istotna rzecz. Też dlatego ta książka tak wygląda. Ona faktycznie jest trochę takim literackim, nie wiem, to jest może takie górnolotne słowo, spisanym świadectwem tego, jaki może być człowiek. Okej, okay, nie bójmy się słowa literackie. Literacki support. Nie, bo ta książka oczywiście to jest literatura, nie? Bo ten język, no, cały czas o tym mówisz, on nie jest tutaj neutralny. Nie? To jest świadoma robota w tym. Ale chciałem pociągnąć ten wątek, który właśnie zasygnalizowałaś. To, co powiedziałeś, że nie bardzo wierzysz taką indywidualną, osobistą sprawczość, nie? Czy odpowiedzialność za te różne rzeczy, które robimy w życiu. No bo właśnie jednym ze sposobów w Mireczku na uzupełnienie wiedzy nadatorki, w ogóle jakoś tak, tak można też o tej książce, myślę sobie, opowiadać. Tak? No nieważne. Bo ona jest na tyle literacka, że trochę trudno założyć, że tu jest takie proste, osobiste przełożenie.
Tak sobie myślałem o tym, przygotowując się do naszej rozmowy. Natomiast jednym ze sposobów twoich na uzupełnienie luk w tej wiedzy jest też sięganie do socjologii, do antropologii, do różnego rodzaju teorii i badań głównie dotyczących tendencji społecznych. I zastanawiałem się, czy tego rodzaju źródła nie są też znakiem właśnie jakiejś takiej innej wrażliwości w myśleniu o jednostkach. Nie? To znaczy, że jeżeli chcemy opowiedzieć czyjeś życie, to już nie robimy takiej klasycznej biografii, nawet jeżeli to jest życie kogoś, kto nie byłby bohaterem klasycznej biografii, ale nie robimy takiego klasycznego gestu, że jakby szukamy tego, co indywidualne, tylko że szukamy tego, co wcale nie jest indywidualne, co wcale nie jest wyjątkowe. Nie? To są słowa, które zresztą padają pod koniec Mireczka, że tak. Nasze historie wcale nie są takie wyjątkowe. Tak. Nie myślałam o tym w tych kategoriach, ale faktycznie znowu masz rację. Ja byłam, słuchajcie, w tej fantastycznej sytuacji, że nie miałam materiałów. To znaczy, jak już powiedziałam, ta moja pamięć jest okropna. W sensie, ja w ogóle nic nie pamiętam. A kiedyś chciałam zostać historyczką, to była jakaś katastrofa zupełna. I w kontekście ojca to już w ogóle bardzo mało pamiętałam. Co więcej, moi bliscy albo nie pamiętali, albo pamiętali właśnie tak samo nieidealnie, powiedzmy eufemistycznie jak ja, albo bali się tą swoją pamięcią ze mną podzielić, bo ten element też był tu istotny w pisaniu tej książki. No ja trochę w związku z tym nie miałam wyjścia. I żeby ją napisać, musiałam załatać te luki, no właśnie sięgnąć dalej, o tak powiem. No i faktycznie sięgam po konteksty różne, zaraz o nich opowiem, ale takim efektem ubocznym tego zabiegu w ogóle wychodzenia poza swoją pamięć było to, że ja musiałam faktycznie się od siebie zdystansować i to jest rzecz, no, za którą jestem bardzo wdzięczna. Znaczy, faktycznie musiałam podważyć siebie w tym sensie, być może to jest literatura, bo wydaje mi się, że to jest jakaś wielka wartość literatury. Jakieś 20 lat temu profesor Michał Paweł Markowski napisał taki esej o pisaniu i czytaniu, albo o czytaniu i pisaniu. Nie pamiętam, w którą stronę szedł ten tytuł. W każdym razie on napisał, że pisanie i czytanie to są dwie formy tego samego występku. On użył tego słowa występek i chodziło mu o to, że człowiek pisząc i czytając przekracza samego siebie. On potem diagnozuje, że nieskutecznie, ale dodaje, że nieodwołalnie. I ja muszę powiedzieć, że się bardzo z tym zgadzam. I właściwie to jest... No nie wiem, może to jest naiwne, ale mam wrażenie, że literatura ma taką właściwość, że za jej pośrednictwem my właśnie możemy otworzyć się na drugiego człowieka, na jego świat. Nie w sensie, że go zrozumieć albo powiedzieć właśnie jakąś prawdę o nim, czyli to słowo, którego nie znoszę, ale otworzyć się na sam fakt, że to, co ja myślę o drugim człowieku albo o świecie, może być nieadekwatne. I dla mnie to już jest wystarczające, to właśnie takie podważenie siebie. No bo to, co myślę o kimś, no jest mną, to jest moja myśl. To nie jest ten człowiek i ona może iść zupełnie w ogóle obok tej realnie istniejącej osoby. Ja nie wiem, czy Państwo śledzili, było parę miesięcy temu, był taki spór na łamach Gazety Wyborczej o czytelnictwo. No i chodziło tam w skrócie o to, że Stanisław Skarżyński tam napisał, że czytanie to przywilej i że to nie jest taka znowu cnota i oczywiście ten felieton wywołał burzę. I pamiętam, że Jacek Denel i Zygmunt Miłoszewski odpowiedzieli mu, że halo, że czytanie właśnie jest cnotą. I teraz ja nie chcę się zagłębiać w to, czy kto miał rację, że rasizm. A ja nie chcę mówić, kto miał rację w tym sporze. Bo tak naprawdę uważam, że jedna i druga strona miała trochę racji, ale chodzi mi tylko o ten argument Jacka Denela i Zygmunta Miłoszewskiego, którzy powiedzieli, że czytanie ma ogromną wartość, bo pobudza w ludziach empatię. I ja mogę powiedzieć z perspektywy osoby, która nie tylko czyta, ale też coś napisała, że to w przypadku pisania jeszcze bardziej wzmaga te cechy literatury, znaczy ten atrybut, te no, cnota to może za dużo powiedziane. No w każdym razie, że faktycznie jest tak, że pozwala zobaczyć to pisanie, człowiekowi świat zdystansować się i zobaczyć siebie jako część tego świata, jako taki puzelek, a nie jako, nie jako główną postać w tym świecie. I to jest zupełnie fantastyczne.
I to jest jedna właśnie z możliwych odpowiedzi na pytanie w ogóle, po co my to robimy. Mam nadzieję, że wrócimy do tego, po co te genealogie nam są potrzebne. I rzucam temat szarość, tak żebyś zapamiętał, to zaraz ci powiem. Ale najpierw może znowu tym z Państwu, którzy nie czytali tej książki, powiem, co my mamy na myśli. No bo tam są te moje wspomnienia, wspomnienia moich bliskich. No i to jest przeplatane takimi często cytatami dosyć obszernymi z pism socjologicznych, z pism medycznych, też jakichś pism przedstawicieli ówczesnej władzy, przez ówczesnej mam na myśli lata 80. Tam się pojawiają słowa kulturoznawców i tak dalej, i tak dalej. Filozofów. No i oczywiście żadna z tych osób nie znała Mireczka. No, ci ludzie, to jest dla nich obcy człowiek. Oni pisali o figurze pijanego, człowieka. Ale mam wrażenie, miałam wrażenie, że każdy z nich opowiedział jednak jakąś część tego mojego Mireczka, tego mojego ojca. Jesteśmy zdecydowanie zanurzeni w różne językowo-kulturowe światy. I to są właśnie takie dyskursy w rozumieniu foucaultowskim w sumie trochę. I ten Foucault mi zbudował tę książkę, można powiedzieć. No i każdy z nas jest w ogóle zanurzony w te dyskursy i one się zmieniają. I to jest szalenie ciekawe zaobserwowanie tego jednego człowieka, który przechodzi w ogóle przez te fazy, takie różne paradygmaty dyskursywne w dziejach świata. A Mireczek przeszedł przez PRL, bo tak wtedy zaczął pić, potem transformacja, a potem rozbuchany kapitalizm zakończył. No i każdy z tych językowo-kulturowych światów, mam wrażenie, że dyktuje nam też, jak my sami siebie widzimy, jak siebie rozumiemy, jak siebie opisujemy. Czy jestem pijakiem, czy jestem alkoholikiem? No to jest niby, słuchajcie, to jest pytanie, które na przykład w XIX wieku nie mogłoby paść, bo nie było takiego słowa jak alkoholik. Czy jestem elementem, czy inni ludzie widzą mnie jako element w rozumieniu degenerat, tak? Czy jako osobę chorą? A jeżeli chorą, to co to jest za choroba w ogóle? Kto ją wymyślił? No bo chorobą jest od stosunkowo niedawno. No i znowu to, co powiedzieliśmy, na ile moje decyzje są moje, a na ile na przykład to dzieło uzależnienia genów i tak dalej. Te wszystkie pytania, one mogłyby paść tylko w określonym momencie historii. I podam przykład, żebyśmy mieli taką podkładkę. Pojęcie rodziny. Takie dodawanie do pojęcia rodziny atrybutów takich jak świętość, nieodzowność, najwyższa wartość. Jak sobie pomyślimy, jak tak zdefiniujemy to słowo, no to ono zupełnie nam zrobi tak, że będziemy inaczej traktować osobę, która pije w naszym otoczeniu versus ludzie na przykład, i to robiły moje praciotki, moje babki też w jakimś wymiarze, versus pojmowanie rodziny u osób mojego pokolenia, 30-latków, u których jakby to pojęcie ono zaczyna się zmieniać. Ono się nie zmieniło tak w 100%, no bo wiadomo, że te procesy trwają. To nie jest tak, że tam w 1995 to myślano, że rodzina to świętość, a dziś już nie. Wiadomo, że to jest proces, który trwa. Ale jednak mamy pojęcie rodziny z wyboru, rodziny tęczowej, rodziny jakiejś tam. Ta rodzina przestaje być traktowana biologicznie, przestaje być koniecznością, przestaje być obowiązkiem, przestaje być najwyższą wartością i to pozwala też w zupełnie inny sposób, na przykład sobie, właśnie w inny sposób traktować osobę, która, przypuśćmy, nas krzywdzi dlatego, że pije. To znalazło oczywiście odzwierciedlenie też w moim życiu, no bo moja babcia, na przykład mama Mireczka, ona nie wyobrażała sobie wyrzucić go za drzwi albo nie wpuścić go do domu. A ja już tak robiłam. Dlaczego? No i zadaję sobie to pytanie i zadawałam sobie to pytanie pisząc tę książkę. Dlaczego? I dlatego też przywoływałam te wszystkie konteksty, bo uznałam, że warto spojrzeć na picie właśnie tak szeroko i jakoś inaczej je trochę rozpatrywać i powiedzieć o nim coś więcej i wyjaśnić je inaczej niż na przykład, bo on ma słaby charakter. Albo, bo on wpadł w sidła choroby. No a jeżeli piszemy, bo on wpadł w sidła choroby, to zastanówmy się właśnie, jaka to jest choroba, od kiedy to jest choroba, co to w ogóle znaczy nadmiernie pić. No bo na Boga, no słuchajcie, ludzie pili od zawsze, no i różne były przyczyny tego picia. No i mamy picie, no nie wiem, w religijne na przykład, tak? Picie wina na przykład. I ono było osadzone w różnych kontekstach i ja jakoś uznałam, że to jest dosyć ciekawe przyjrzenie się tym kontekstom, no bo ludzie pijąc od zawsze nie zawsze byli alkoholikami, a mój ojciec był nazywany przez całe moje życie alkoholikiem.
Można też oczywiście zapytać, zanurzając się znowu w te genealogie, w te dyskursy, w te konteksty, jak się piło, kiedy on zaczynał? Powiedziałam, że to był PRL, transformacja, a potem rozbuchany kapitalizm. Czy to jego picie się zmieniało? To mnie bardzo ciekawiło, jak, o czym on pił, bo ja w pewnym momencie przestałam sobie zadawać pytanie, dlaczego on pił, tylko o czym było to jego picie. Jakie rytuały społeczne, jaki taki sztafasz historyczny towarzyszył w ogóle temu piciu? Czym ono było obudowane? No bo picie, jak każde zjawisko społeczne, no jest bardzo pokomplikowane, przyklejają się do niego różne znaczenia i różnie je wyjaśniamy. Na przykład pije dla relaksu, pije dla inspiracji, pije dla czegoś tam. Warto przyjrzeć się tym pojęciom, warto przyjrzeć się tym językom. Pije, by wyrazić sprzeciw. O, na przykład to złapałam w tej książce, to było dla mnie bardzo ciekawe. Natknęłam się w trakcie pisania tej książki na książki Jacka Moskalewicza. To jest taki badacz picia, kierownik Zakładu Badań nad Alkoholizmem. I on opisuje, a ja ochoczo przytaczam, bo to bardzo takie, on bardzo barwnie opisuje dzieje picia na przykład w latach 80. w 80. roku. I on pyta, w jakim celu pito? Właśnie nie, w jakim celu? To jest szalenie istotne tak postawienie pytania. I opisuje taki, słuchajcie, taki epizod w dziejach naszego kraju, że w 80 roku stoczniowcy, jesteśmy akurat w Trójmieście, więc to będzie świetny kontekst, ogłosili prohibicję strajkową. I ta prohibicja, ona miała wymiar czysto polityczny. To znaczy, uznano, że władza rozpija naród. Zresztą taki zarzut, słuchajcie, no to jest częsty zarzut, no bo no wiadomo, że Sowieci rozpijali tam innych Sowietów, żeby ich tam wykorzystywać. Albo szlachta rozpijała chłopów. No to wszyscy słyszeliśmy tego typu teksty, więc to był argument z tego samego poziomu. No i dlategoż ten akt wstrzymania się od picia alkoholu był aktem czysto politycznym. No i wiecie, to jest niesamowite, co przeczytałam, bo jakoś tak patrząc na wzory zachodnie, na Stany Zjednoczone, na przykład uznałabym, że ludzie niekoniecznie są szczęśliwi i skaczą z radości, że ta prohibicja. A tu się okazało, Moskalewicz mówi, że około 80% mieszkańców Trójmiasta to było za. No i podaje, oczywiście ma na to dane i te dane to są dane z Izby Wytrzeźwień, w którym pierwszym dniu tego strajku, słuchajcie, przyjęto 40 osób, czyli 6 razy mniej niż tydzień wcześniej, czyli tydzień przed ogłoszeniem strajku. No dla mnie to było w ogóle szokujące, jak to przeczytałam, bo uświadomiłam sobie, jak bardzo właśnie polityka, ta wielka historia, ona jest splątana właśnie z historią picia. No ale to jest początek tej historii, bo ona ma zupełnie nieoczekiwane, zaskakujące dla mnie zakończenie, no bo oto nagle władza stwierdziła hola hola, no nie możemy być przedstawiani jako ci, co rozpijają, no więc oni przejęli tę narrację prohibicji i przewrotnie zaczęli twierdzić, że to oni walczą o trzeźwość narodu i zaczęli oczywiście za tą deklaracją szły czyny i na przykład zamknięto co trzeci punkt sprzedaży alkoholu. I wiecie, co się stało? 25, skala picia, sprzedaż właściwie wzrosła o 25%. Czyli ja to rozumiałam tak, pisząc tę książkę, że ci ludzie, którzy chwilę wcześniej w imię buntu nie pili, nagle w imię buntu jakby zaczęli pić. I oczywiście to nie oznacza, że ci wszyscy ludzie stali się alkoholikami i coś tam, i wszyscy reprodukowali historię Mireczka, ale to daje po prostu kontekst temu piciu i właśnie odpowiedź na pytanie, o czym ludzie pili. No więc ja też się pytam, o czym mój ojciec pił. No i on pił oczywiście o wielu rzeczach, o swojej porażce jako ojca, o być może kryzysie męskości, być może o swojej chorobie, być może o genach, ale też o tej historii. No i o tej historii też pił konkretne rzeczy. No bo teraz dalej sobie czytam. No, że co wtedy pito? No i pito na przykład bimber. W stanie wojennym moja babcia mówiła, że jak się szło przez moje osiedle w 82, to wszędzie jechało bimberkiem. Mój dziadek pędził, wszyscy pędzili, każdy sąsiad. I było tajemnicą policzy, ale właściwie co drugi dom to pędzili. Zresztą milicja chyba wykryła 10 razy więcej bimbrowni niż zaledwie rok wcześniej. Te dane znowu mówią same za siebie. Pito nie tylko bimber, ale też alkohole niespożywcze. To były płyny do mycia szyb. No w ogóle jakieś straszne historie, jak to czytałam. I denaturat, rzecz jasna. To się nazywało chyba jagodówka na kościach. Jedną z możliwych nazw tego było.
To była taka. No więc no zmierzam do tego, że pi to dużo, pi to różnie i warto się temu przyjrzeć. Ja zresztą w książce piszę, że to taki narodowy zryw. Trochę w tym żartu, a trochę niestety smutnej prawdy. No ale gdybym nie zagłębiła się właśnie w tę genealogię, w tę taką wielką historię, to bym w ogóle pewnie nie dotarła do tego. O, to chciałam powiedzieć, ale jeszcze chciałam powiedzieć coś innego i powiedziałam, poprosiłam cię, żebyś zapamiętał. Szarość. No właśnie. Bo uważam, że w ogóle robienie takich rzeczy jest przydatne już po zapisaniu samych książek, choć w książkach pewnie po prostu jest ważne. Dlatego, że to budowanie swojej genealogii rozumianej właśnie tak wielopoziomowo, szeroko, jako takiego skomplikowanego fenomenu, nie tylko mojej pamięci, ale właśnie tych wszystkich czynników zewnętrznych, które nami targają, ona jest przydatna, bo pozwala nam wyjść ze strefy tego, co jest czarne i białe. Tego, co Olga Tokarczuk nazywa klątwą tam dosłowności. Ona chyba mówi dosłowność w Czułym narratorze? Literalizmu. A ja bym powiedziała właśnie taka... że faktycznie jest, ja bym powiedziała, jednoznaczność, że jest w narodzie potrzeba tej jednoznaczności. Ludzie się mnie zresztą pytają, czy ten Mireczek był dobry, czy zły? I ja w ogóle nie wiem nigdy, co mam powiedzieć na to. Albo zarzucają mi, że to jest śmieszne, bo zarzucają mi ludzie sprzeczne rzeczy, że o, ten Mireczek u ciebie to taki okropny jest. Albo o, mnie to drażni, że ten twój Mireczek to tego usprawiedliwiasz i on jest taki wspaniały. No a on właściwie ani taki nie jest. No i niby, słuchajcie, z jednej strony popularność Netflixa i serialów typu, nie wiem, Dexter, gdzie mamy niejednoznacznych, pokomplikowanych bohaterów, albo popularność filmu Joker, no mówi, że niby chcemy wejść w tę strefę szarości, że nie jest ani dobrze, ani źle, tylko po prostu gdzieś pomiędzy. Ale z drugiej strony, jak się przyglądam czasami debatom, na przykład na Facebooku, i gdzie się mówi o dwóch stronach politycznej barykady. Są dwie strony, nie ma więcej, są dwie. Jest albo i po jednej stronie są albo dobrzy, albo źli. Że jedni to są, nie wiem, mordercy, aborcjoniści, a drudzy to są, wspierają pedofili, nie? I nie ma jakby nic pomiędzy w tych komentarzach często. I sobie pomyślałam, że właśnie wchodzenie w tę strefę szarości, w świecie, w którym my bardzo, coraz bardziej się upychamy w tych klatkach, że coś jest czarne albo białe, wydaje mi się szalenie istotne. I podam przykład taki mireczkowy. Słuchajcie, do gazety, do jednej z gazet poszedł fragment Mireczka i miała do niego powstać ilustracja. No i autorka tej ilustracji narysowała Mireczka jako takiego, słuchajcie, rozwścieczonego trolla. To było po prostu niebywałe dla mnie. I w ogóle tam nie było miejsca na spoko Mirka albo na jakiegokolwiek niejednoznacznego Mirka. No był taki zbir i to jeden z gorszych. Taki naprawdę... No i ja oczywiście zgłosiłam obiekcję i powiedziałam, poprosiłam redakcję, czy by mogli wprowadzić korektę do tego rysunku, bo jednak on idzie zupełnie w sprzeczności z moją intencją. No i powstał w związku z tym rysunek, w którym ten mój Mireczek to był taki wręcz Bóg Ojciec, taki dobrotliwy. Jakby słuchajcie, no nie było tego Mireczka pomiędzy. A mi chodziło o to, żeby pokazać, że człowiek ma 10, 20, 50, no masę możliwych oblicz, I każdy z nich jest pełnoprawny. No i właśnie, słuchajcie, no to jest znowu truizm. Mówienie, że człowiek jest skomplikowany. Ale jednak okazuje się, że powtarzanie tego i wchodzenie w tej strefę szarości jest jakieś szalenie potrzebne i przydatne. No bo przykład tego rysunku mi pokazał, że jednak nasze umysły grawitują w stronę albo jednego, albo drugiego. Że coś jest albo takie. I mam wrażenie właśnie, że to sięganie dalej, ono nam pozwala zobaczyć więcej po prostu. I język w ogóle, przyglądanie się temu językowemu obrazu świata różnych ludzi. Jak można opowiedzieć Mireczka? Mogę powiedzieć brzydkie słowo? Bo tak. No, że na przykład, że dla jednej osoby ten Mireczek jest chujem, a dla innej jest pacjentem. I teraz słuchajcie, dwie te perspektywy są pełnoprawne. Tak mi się wydaje. I to o to chodziło. Wow. Okej, chciałem tylko zasygnalizować, bo w pewnym momencie zaczęłaś mówić o Foucaultowskich paradygmatach dyskursywnych. Chciałem zasygnalizować dla tych z Państwa, którzy książki jeszcze nie czytali, że autorka nam tutaj prezentuje intelektualne zaplecze, natomiast tego mechanizmu, który napędza książkę,
Natomiast tam za dużo o paradygmatach dyskusyjnych. Nie, w ogóle nie ma. Natomiast z tymi teoriami też poczynasz sobie trochę niejednoznacznie, bo ty mówisz, że one są ci potrzebne do tego, żeby przekroczyć jakąś tam swoją indywidualną perspektywę, nie? Żeby wyjść poza to, co wiesz, co ci się wydaje. Ale jest też trochę tak, takie odniosłem wrażenie czytając Mireczka, że to sobie też ironizujesz z tych wielkich teorii, które w zderzeniu z konkretem mileczkowego życia okazują się jakimś takim pustosłowiem, nie? Albo jakąś taką grandilokwencją. Nie? No i trochę one wypadają tak, jakby uczestniczyły w czymś, co jest w sumie takim cichym bohaterem tej książki, czyli w polskiej kulturze spożywania alkoholu. Nie? Mhm. Że one uwznieślają coś, co w gruncie rzeczy jest dość straszne. Nie? Mhm. Znaczy, to są dwie rzeczy. Pierwsza, że faktycznie jest tak, ja zdawałam sobie sprawę pisząc to i trochę chciałam... Ja się trochę bałam w ogóle, bo faktycznie opuszczam oko i faktycznie te rozdziały niektóre są ironiczne i na przykład pojawia się tam Roch Sulima, którego szalenie cenię, naukowiec, kulturoznawca, któremu puszczam oko. Nic się z tego nie ostaje. Puszczam mu oko, on napisał takie opracowanie semantyka libacji alkoholowej. I ja to zestawiam z taką no, po prostu rzeczywistością mojego ojca, mojego Mireczka. Muszę przyznać, że się śmiałam też pisząc ten rozdział trochę i się bałam co na to profesor Roch Sulima, ale na szczęście zaprosił mnie na Facebooku jakiś czas temu, stwierdziłam, że może nie jest tak, że mnie nie lubi po napisaniu tego rozdziału. W każdym razie faktycznie jest dużo prawdy w tym, co powiedziałeś, to znaczy wydaje mi się, że to też jest tak, że żeby w ogóle napisać tę książkę, mi było potrzebne, żeby mój ojciec zmarł, ponieważ ten wir życia i realności przebywania ze sobą w nałogu jest taka, że bardzo jest trudno wzbić się i w ogóle analizować te wszystkie konteksty, o których ja mówię. Ja też od nikogo tego nie oczekuję i od nikogo tego nie wymagam, że w momencie, kiedy na przykład twój ojciec łamie rękę twojej mamie, to ty będziesz stał i myślał, o no tak, bo ci socjologowie to coś tam, a ci lekarze to coś tam. No nie, no ty wtedy będziesz myślał, chcę uratować tę matkę, odepchniesz tego ojca i pomyślisz o nim, co za patafian, czy gorzej pewnie, ale nie będę przeklinać po raz kolejny, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jakie słowa bym użyła. Jeden wulgaryzm na spotkanie. Jeden wulgaryzm wystarczy. Więc na pewno ta opowieść jest też opowieścią o dystansie, bez którego ona by nie mogła powstać i wręcz myślę, że wtedy, gdybym ja zaczęła właśnie analizować tę genealogię picia, no to wtedy by pewnie bym się osunęła w te rewiry usprawiedliwiania jego czynów i tak dalej, bo po prostu żywe doświadczenie domaga się żywej reakcji. Kropka. To jest jedna rzecz. A druga, powiedziałeś o polskim piciu, tak? Polskiej kulturze spożycia alkoholu, ale w gruncie rzeczy tak. chodzi mi o to, tak mówiąc najprościej, że kultura polska lubi pijaczków, nie? Lubi alkoholików. Jeden z najbardziej fetowanych pisarzy ostatniego dwudziestolecia w kółko pisał o swoim alkoholizmie i dla wszystkich to była świetna zabawa. I w zasadzie nikt nie pytał, nie? Czy to nie jest jakiś problem. Zresztą czytając Mireczkę dużo też myślałem o własnym spożywaniu alkoholu i sobie przypomniałem, że rany jako nastolatek totalnie się wpisałem, złapałem na tę narrację. To znaczy książki Jerzego Pilcha wydawały mi się fantastyczne. Po przeczytaniu Pod mocnym aniołem, miałem wtedy jakieś 15 lat, pomyślałem sobie, no to teraz trzeba iść tam po buteleczkę, nie? Jak Biblię czytałem, powieść rosyjskiego pisarza Wenedikta Jerofiejewa Moskwa Pietuszki, co jest w gruncie rzeczy jakąś taką wielką pijacką epopeją, w której przewijają się wszelkie możliwe alkohole. I to w ogóle jest jakaś wielka, wielka, fantastyczna tradycja, która przekłada się też na życie codzienne, nie? To znaczy my pijaczków traktujemy właśnie jak pijaczków, nie? Jako takich sympatycznych, jurodiwych,
nie, w gruncie rzeczy niegroźnych. Dlaczego sobie to robimy? No to są właśnie pułapki pisania o alkoholu albo w ogóle przedstawiania go w dziełach kultury. Tych pułapek jest więcej, no jest jeszcze pułapka taka jednoznaczności. To też o tym warto powiedzieć, właśnie takie pokazywanie, że ci pijący to tacy źli, to picie jest takie okropne. No ludzie po coś piją, więc warto znowu sięgnąć po szerszy kontekst i nie zadowalać się takim moralizowaniem. To z jednej strony mnie to strasznie irytuje. Mnie jako osoby, która naprawdę była dotknięta tym piciem, jak ktoś mi mówi, że to picie jest takie straszne, no bo ja wiem, że ono jest straszne, no ja bym chciała coś więcej. Ale to, o czym powiedziałeś, zdecydowanie jest taka tendencja, po pierwsze do romantyzowania tego alkoholu. Zresztą to widać w filmach, że no każdy zna figurę tego zakochanego nieszczęśnika, który idzie do baru i zamawia whisky na lodzie i tam będzie zatapiał w tym whisky na lodzie swój smutek. Albo nikogo nie dziwi, że Mare of Easttown, pewnie wszyscy widzieli, albo większość, że ona po dniu pełnym trudów i znojów zasiada i otwiera piwko, tak? Ona chyba piwko sobie piła codziennie. Czyli to pokazywanie alkoholu jako właśnie takiego panaceum na smutek. No niby wiemy, że to marna jest metoda terapeutyczna, ale jednak ten kod kulturowy bardzo w nas pracuje. Ale z drugiej strony jest coś, o czym ty powiedziałeś, więc to jest jeden aspekt tego romantyzowania, ale drugi to jest aspekt romantyzowania takiego uczynienia z alkoholu atrybutu geniuszu. I to ewidentnie jest coś, i to faktycznie jest kolejny kod kulturowy, który bardzo mocno w nas pracuje do dziś. I oczywiście ten geniusz, on jest zasilany takim refleksją nad światem, która niechybnie doprowadzi nas do smutku, do depresji, że do jakiegoś weltschmerzu, no i wtedy znowu wracamy do tego kieliszka. Zresztą w filmie Na Rauszu pojawia się taka scena lekcji historii, w której jest opisywany na przykład Churchill jako ten geniusz polityczny, który potem sobie chlapnie, tak? No bo musi, no bo jak już tak myślicie o tym świecie i dojdziecie do tego, jaki on jest, no to już nie pozostaje nam nic innego, jak tylko otworzyć tę butelkę, nie pamiętam, co on pił, czegoś tam, whisky. I oczywiście to jest jeden z tych, i oczywiście to jest pułapka, pokazywanie tego, tak zacznijmy, jak patrzymy na Huxleya, no, na jego narkotykowe podróże, na chłaskę, to nie tylko pilch przecież, ale i w ogóle weźmy na warsztat takie pojęcie jak bohema. No, mówisz bohema, myślisz dzika impreza i absynt i woda lejąca się strumieniami. Myślisz świat filmowy lat tam 50-tych, 60-tych, mówisz tak i myślisz spatif i no, sowicie zakrapiane imprezki. Myślisz The Rolling Stones, no to nie myślisz sobie trzeźwi chłopcy, tylko że no oni po prostu, jest dla nas naturalne myślenie, że ci wszyscy ludzie piją. A jeżeli nie piją i są tacy artyści, na przykład rockowi, którzy nie piją, no to wszyscy o nich mówią, że o, oni nie piją. Jako coś takiego w ogóle niezwykłego i niesamowitego, no bo przecież w kulturze, ci ludzie kultury to piją. Ja nie odpowiem ci na pytanie, skąd się to bierze, ale faktycznie to jest pracujący w nas kod kulturowy, który nie mam pojęcia, jak można go wyplenić albo pokomplikować. Właśnie wydaje mi się, że po prostu należy komplikować tę narrację i wspomniałeś o dwóch autorach. Mhm. Ja dodam do tego na przykład Andruchowicza, który napisał Moskowiadę i ona przedstawia, słuchajcie, też poetę pijanego. A nie wiem, czy czytałeś tę książkę, albo czy państwo ją czytali. No właśnie, to ja kocham Jurijego Andruchowicza, czy Jurija. Jurija Andruchowicza, dlatego, że na przykład w Moskowiadzie on pokazuje tę figurę pijanego poety. On naprawdę jest pijany, ale on nie jest romantyczny i on nie jest genialny. On jest po prostu upadłym człowiekiem. I mam wrażenie, że on świetnie pokomplikował tę narrację i jemu się to udało. I wydaje mi się, że może to jest droga wyjścia z... No, nie chcę powiedzieć błędnego, ale na pewno problematycznego przedstawiania tego picia w kulturze. I ja często w ogóle dostaję takie pytanie o romantyzowanie w kontekście Mireczka, czyli jest tak, że to nie tylko ty i ja mamy taką refleksję, że coś jest z tym nie halo, tylko może więcej ludzi. I jeżeli się zejdzie na taki poziom osobisty, no to ja bym nie mogła, no słuchajcie, no, uzależnienie jest jednak bardzo fizjologiczne też, więc jak się jest bardzo blisko tego i się widzi na przykład tego swojego ojca zasikanego, zażyganego albo gorzej, no to trudno o nim pomyśleć jako takim romantycznym bohaterze. Więc wydaje mi się też, że taka szczerość opisu, ona też pomaga.
I o, właściwie tyle. Nie wiem, co jeszcze mogłabym okay. więcej powiedzieć. Bo dużo mówisz o próbach zrozumienia tego i skomplikowania tego obrazu, ale tak zwyczajnie po ludzku to cię to nie irytuje? To znaczy to właśnie to romantyzowanie czy uznieślanie, nie, czy nawet w takiej w kulturze codziennej, nie? Takie bagatelizowanie problemów alkoholowych. Frapuje mnie to, ja nie wiem, czy mnie to irytuje. Jakoś mam wrażenie, że faktycznie udało mi się zdystansować od tego. Ja tę historię już tyle razy opowiedziałam sobie, zanim ją napisałam sobie w głowie, że mam wrażenie, że naprawdę jakoś ograłam to i nie czuję irytacji, czyli w takim rozumieniu, że bardzo emocjonalnie nie wchodzę w to. Ale faktycznie jest to dla mnie intrygujące. Ostatnio było w Święta Wielkiej Nocy, czyli co, no parę miesięcy temu, miałam taki moment, że zajrzałam do pudła z rodzinnymi zdjęciami i tam były właśnie zdjęcia świątecznych stołów. I zdałam sobie sprawę z tego, patrząc na te zdjęcia swoje rodzinne, że na każdym z tych stołów jest zawsze kieliszek, butelka. No i niby to nic takiego, właśnie i zaczęłam się zastanawiać, czy to jest norma, no więc zadzwoniłam do swoich znajomych, no bo stwierdziłam, że nie wiem, no może faktycznie mój dom jest jakiś wyjątkowy, że wszędzie to było, no te zdjęcia były absurdalne, bo na przykład były dzieci wokół jakiejś tam butelki, takiej wiecie, zziębniętej butelki wódki i same dzieci. I w ogóle to totalnie nie, to jakieś abstrakcja. No więc zadzwoniłam do swoich znajomych i oni powiedzieli poza dwoma osobami, że u nich to tak faktycznie machinalnie jest wystawiana ta woda albo to wino na świątecznym stole. Niezależnie od tego, czy ktoś po nie będzie sięgał, czy nie, ona tam po prostu jest. Ona jest takim nieodzownym elementem krajobrazu świątecznego stołu. I faktycznie to było dla mnie ciekawe i dziwne. Ja zresztą w Mireczku opisuję jest taki rozdział Święta Bożego Narodzenia, na których przebywał mój usiłujący wówczas nie pić ojciec. I to było dla mnie, jak ja sobie to przypomniałam, stwierdziłam, że ja to muszę opisać, bo właśnie to reprezentuje tą naszą niemoc, nie tyle wobec uzależnienia, tylko wobec obyczaju jakiegoś. Wobec, nie wiem, czy to jest polska obyczajowość. To jest też otwarte pytanie i też stawiam je trochę, może w Mireczku, przywołując esej Kępińskiego, o którym mogę potem powiedzieć trochę. No, ale zaczęłam się zastanawiać, słuchajcie, no bo to była taka sytuacja, że oni zaprosili tego mojego ojca, ale oczywiście wszyscy oczekiwali od niego, że on nie będzie pił, ale wszyscy pili. I wręcz, nawet przypominam sobie, że nawet dzieci miały laną oranżadę Helena do kieliszków. I w tym wszystkim ten mój ojciec, który próbuje nie pić, dla niego to musiał być jakiś koszmar. I on po prostu cały czas chodził do kuchni palić przy lufciku. Ja pamiętam, że on wypalił chyba wtedy paczkę papierosów. I mój dziadek w tym wszystkim, który takim nauczycielskim tonem mówił właśnie, że on nie rozumie, jak można nie znać granic, nie mieć umiaru. I ja pomyślałam sobie o tym właśnie jako opowieści, nie tyle o tym pobiciu mojego ojca przez alkohol, bo on ewidentnie był pokonany przez ten alkohol, ale pobiciu nas wszystkich przez zwyczaj. Że dlaczego my, próbując go jakoś wspierać, nie mogliśmy pomyśleć, aha, to po prostu na tych świętach nie będziemy pić. Ale piliśmy i w dodatku te alkohole u mnie w domu i to jest też ciekawe właśnie znowu spojrzenie się na kontekst języka. To nie była wódka czy wino, tylko to była wódeczka i wineczko. Jakbyśmy chcieli właśnie tak językowo zneutralizować tę jakąś siłę oddziaływania tego alkoholu. No to było w ogóle bardzo, bardzo dla mnie ciekawe pisanie tego rozdziału. No ja też nie wiem, bo tam padło takie sformułowanie, że właśnie to jest nasza polska obyczajowość. Ja nie mam pojęcia, czy to jest polskie, czy to nie jest polskie, ale na pewno jest bardzo silnie zakotwiczone. Choć Broniewski mówił, Polak, katolik, alkoholik. Potem, zresztą on zmarł w 62, czyli w roku, kiedy się urodził mój ojciec i czasami myślę, że mój ojciec sobie tak pobiegł dalej w tej sztafecie ochoczo. I chyba już więcej nie... A, Kępiński. Mogę powiedzieć jeszcze o Kępińskim, bo ja go przywołuję w tej książce. To był psychiatra, wybitny znawca dusz ludzkich, który też pisał pięknym językiem. Ja też dlatego po niego sięgnęłam, bo dla mnie było ciekawe właśnie przyglądanie się, jak się mówi o człowieku.
Więc ja nie będę weryfikować, czy ten Kępiński miał rację, pisząc o polskim stylu picia, czy nie, i czy to znajduje jakieś przełożenie faktycznie tego jego badania, one znajdują przełożenie w rzeczywistości, ale są faktycznie ciekawe, bo on stwierdził, że Polacy mają swój specyficzny styl picia. Ten specyficzny styl picia on nazwał heroiczno-samobójczym. I chodziło o to, że uznał, że Polacy często sięgają po alkohol, żeby pokazać innym, że mają moc, siłę, że są męscy, albo pokazać samemu sobie, że mają taką siłę. I uznał, że to picie jest kompensacją po czynie takim heroicznym, ugruntowanym w historii, czyli po tych wszystkich, po takiej wizji męskości, bo to też jest skorelowane z męskością, że facet to idzie na wojenkę, albo facet to jest powstańcem, facet będzie ryzykował życiem za naród, wykaże się swoim męstwem. I on uznał, że w czasach, kiedy jakby ten pęd ku okazywaniu swojej męskości, waleczności, on nie może znaleźć ujścia, czyli innymi słowy w czasach pokoju, to on się kanalizuje w obyczaju picia do dna. Mówimy do dna. Zresztą on widział tę nutę heroiczno-samobójczą na przykład w słowach naszego hymnu, tam jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Zresztą łatwo sobie wyobrazić mi dzisiaj toast za ojczyznę, za świątecznym na przykład stołem. No i takim reprezentantem tego stylu picia, tak wyobrażam sobie, że mógłby być dla Kępińskiego mój wuj, który założył się z chłopami ze wsi, kto wypije więcej. Taki zakład znowu pewnie Państwu znany, taka legenda miejsko-wiejska, ale on faktycznie ją w to wszedł. I niestety wygrał i przegrał, to znaczy wypił najwięcej i potem już nie wstał nigdy po tym wypiciu. I myślę, że Kępiński by uznał, że, znaczy nie zdziwiłoby go to w ogóle i uznałby to właśnie za taki odprysk tęsknoty za tym czynem heroicznym, opiewanym przez historiografię, albo za taką śmierć bohatera w krzywym zwierciadle alkoholu. Ja myślę, że on by tak to zinterpretował, a ja uznałam, że to jest, no nie wiem, jakieś, ja też nie wiem, czy to jest, czy to tak jest, czy to znajduje znowuż przełożenie jakieś empiryczne w badaniach, czy nie, czy my faktycznie mamy swój styl picia, ale uznałam, że to jest na tyle ciekawe, że mogę otworzyć ten temat w książce, nie zamykając go, bo w sumie nie zamykam żadnego. Okej, to jest czas dla Państwa. Na Państwa pytania, komentarze, zachęcamy. Naprawdę już minęło tyle czasu? Tak. To jest najprostsze spotkanie autorskie, jakie w życiu prowadziłem. Może przerwę trudną chwilę. Są pytania z sali, bez nich nie powiem, można. Bardzo proszę. Jest Pani idealną autorką na spotkanie autorskie. O rety, to prawda. Pan to wyjął mi z ust, bo ja jako moderatorka dyskusyjnych klubów z 11-letnim stażem wiem, co to znaczy, jak autor przejmuje inicjatywę. Pada, słuchacze słuchają, no jest Pani idealna. O rety, dziękuję bardzo. A chciałam zapytać, jak Pani się czuje w momencie, kiedy na przykład mówią Pani, opowiedziała Pani moją historię? No muszę przyznać, że często to słyszę i czuję, to jest dziwne to, co ja czuję, bo ja zasiadając do pisania tej książki, no właśnie miałam taką intuicję, że to jest ważne, bo właśnie powszechne, to co powiedziałam, ale jednak za każdym razem, kiedy to słyszę, bo zazwyczaj też to nie są takie deklaracje jednozdaniowe, tylko zazwyczaj za tym zdaniem idzie faktycznie opisana ta historia. I ja muszę przyznać, że mimo, że już dostałam dużo takich listów i wiadomości, to za każdym razem jestem zaskoczona. I często to Państwu powiem, że to za tą deklaracją idzie faktycznie coś, jakaś taka niesamowita koincydencja. To znaczy, dostałam ileś, bo nie jeden, listów o tym, że no, mój ojciec też się nazywał Mireczek, a tak w ogóle to mieszkamy na tym samym osiedlu i klatkę dalej. I w ogóle to chodziliśmy razem do podstawówki. Albo no, mój to się nazywa inaczej, bo też za tym mój to tam Henio, albo tam Zbysiu. A ja też studiowałam historię sztuki, mam tyle samo lat co ty, jestem w drugiej ciąży, mam dziecko tam w tym samym wieku i mój ojciec też zmarł. I muszę powiedzieć, że mam ciary zawsze jak to słyszę, bo wyobrażam sobie ile osób, które, z którymi akurat tylu zbieżności nie mam, nie napisały do mnie albo nie przeczytały Mireczka. Uświadamiam sobie ile faktycznie nas jest. I że, bo ta książka, ona nie jest pisana do tych osób, ona być może jest też pisana, ona jest pisana do, to po prostu jest po pierwsze
Chciałam, żeby to była jakaś bardziej uniwersalna historia, ale ona też przybliża być może rodzinom tych wszystkich ludzi, którzy do mnie piszą, rzeczywistość bycia dzieckiem w takiej rodzinie. I liczę właściwie bardziej na to chyba, że te osoby, te ich rodziny to przeczytają, niż że oni to przeczytają. Natomiast faktycznie dostałam bardzo dużo listów i im więcej ich dostaję, tym bardziej jestem zszokowana. No. Mimo, że ten szok mój w ogóle nie jest ugruntowany w mojej wiedzy. Nie wiem, dlaczego taką mam reakcję, ale taką mam. Zachęcamy. Bardzo proszę. Chociaż książka i tak jest intymna. Podziwiam Pani siłę i odwagę. Ja szukałam tej książce, tak jakbym grzebała w jakichś ułożonych, prawda, ja wiem, stosach, kartek, czegoś, co możemy nazwać miłością. Czy jest gdzieś na dnie Pani duszy rodzaj miłości do Mireczka? Bo ja wyczuwam to w książce. Czy się mylę? Na pewno jest sympatia, którą odkryłam w sobie. Nie wiem, czy bym powiedziała, że jest miłość. Wydaje mi się, że jest wielka tęsknota za ojcem po prostu. Za tym, że ktoś może mieć ojca. Za tym, jaki mógłby być ojciec. Że na przykład zrodziła się we mnie po napisaniu tej książki, jeszcze pogłębiła się miłość na przykład do ojca mojego dziecka. Bo wyobraziłam sobie, że on właściwie jest uosobieniem tego, czego ja nie miałam. I uświadomiłam sobie w ogóle, co to oznacza. Natomiast no, chyba nie powiedziałabym, że to jest miłość do Mireczka, bo my jednak byliśmy obcymi sobie osobami. To znaczy ja go widziałam być może kilkadziesiąt razy w życiu, z których tylko kilkanaście on nie krzyczał, nie wyważał drzwi, nie popychał. Nie przeklinał. My się po prostu nie znaliśmy. Byliśmy obcymi osobami. To też jest taka historia trochę o tym, jak ludzie, od których oczekiwalibyśmy, że są najbliżej, są najdalej. I ja zdaję sobie sprawę z tego też, że mówiąc, że no nie, chyba nie było miłości, ale sympatia odkryta, że to jest kontrowersyjne, no bo jak można powiedzieć, że się nie kocha swojego ojca. I to jest, myślę, że to jest naruszenie w ogóle wielkiego tabu, wymówienie takiego zdania i ja przyznam, że dorastałam do tego, żeby móc w ogóle to powiedzieć, żeby się tego też nie wstydzić, że tak było. No ale taka jest rzeczywistość i to jest też ciekawe bardzo, bo wydaje mi się, że w kontekście każdym innym niż rodzicielskim, właśnie to jest ta świętość rodziny, która cały czas we mnie pracuje. Ja mówię, że my to pokolenie moje, 30-latków, przepracowuje to pojęcie i albo przeformułowuje to pojęcie rodziny, albo dodaje, odziera to pojęcie z jednych atrybutów i dodaje do niego inne. Ale jednak zobaczcie, pracuje to we mnie, bo ten wstyd tego zdania, nie kocham mojego ojca, on no po prostu gnębił mnie przez wiele, wiele lat, że ja bym mogła coś takiego powiedzieć. Jest książka Emily Pine, już o tym mówiłam, ale powiem może jeszcze raz, bo było to inne spotkanie. I ona tam, to jest akademiczka irlandzka, no szalenie krytyczna w takim właśnie sensie analizowanie rzeczywistości osoba, która zdecydowała się napisać w pewnym momencie zbiór esejów autobiograficznych. To się nazywa O tym się nie mówi. I ona opisała swoją relację, słuchajcie, z ojcem alkoholikiem, której właściwie to relacji nie było, albo była ona szalenie przemocowa. No i zakończyła się, znaczy nie zakończyła, ale w pewnym momencie tej relacji było tak, że ten ojciec strasznie zachorował. On mieszkał na Korfu, czyli odległej greckiej wyspie, ona w Irlandii. On zachorował i ona, słuchajcie, i zachorował strasznie. Leżał w szpitalu i wymagał całodobowej pomocy. I ona, mimo że miała z nim relacje gorsze niż ja z Mireczkiem, czyli naprawdę katastrofalne, ona poleciała samolotem z tej Irlandii na Korfu, żeby podcierać mu tyłek. Dosłownie to opisuje. I ja przeczytawszy te bardzo no, wspaniały esej, chyba mogę powiedzieć esej, i bardzo taki szczery, ja poczułam po prostu coś takiego, że Jezu, no ja bym nie potrafiła. Poczułam ukłucie.
to była moja pierwsza myśl, że gdyby mój ojciec żył i mieszkał na Korfu, to ja bym nie była chyba w stanie przyjechać do niego z tej Polski. Nie przez zawiść, tylko chyba by mnie to emocjonalnie totalnie przytłoczyło, plus jednak byłaby to obca osoba, z którą łączył mnie tylko i wyłącznie więzy krwi. Bo poza tym, gdyby, słuchajcie, no gdyby takie relacje, jak opisałam z ojcem, łączyły mnie z osobą, która nie jest ze mną spokrewniona, no to nikt by ode mnie tego nie oczekiwał, że nagle bym miała do niego jechać i mu ten tyłek podcierać. No. A jednak właśnie to w naszej świadomości wystarcza, to jest powód wystarczający do tego, że oczekujemy od kogoś, że ma się właśnie tak, ma się poświęcić, bo inaczej jest wyrodnym dzieckiem. To w ogóle słowo wyrodne, to też jest ciekawe, jak znowu przyjrzymy się językowi. Co to znaczy wyrodne dziecko? No więc ja trochę się jak to wyrodne dziecko poczułam, przeczytawszy to i pomyślałam sobie właśnie, jak bardzo w nas pracuje jednak jeszcze ten, że nie odszedł ten stary paradygmat. My jesteśmy w trakcie tej zmiany. No w każdym razie nauczyłam się mówić, że nie, ja swojego ojca nie kochałam, ale na pewno czułam do niego okresowo sympatię i odkryłam ją tym bardziej w sobie, pisząc tę książkę. Sytuacji naszej społecznej, takiej rzeczywistości, kiedy ciągle nie wierzę się o tym mówi, albo się taki obraz pojawia, święty król, bo to tak jest, prawda? A napił się chłop tam, nie mówi się o ofiarach, to ta książka jest pewnie napisana też przez panią po to, żebyśmy mieli milczenia, żebyśmy może zabierali część głosu. Dziękuję bardzo. Trochę tak. Ja powiem jeszcze, że ja pisałam wcześniej, przed Mireczkiem, napisałam książkę razem z Agnieszką Pajączkowską i to był zbiór takich reportaży. My jeździłyśmy po mazowieckich wsiach i rozmawiałyśmy z kobietami. Tam miałyśmy 94 rozmówczynie. I ten temat alkoholu w rodzinie, on się pojawiał naprawdę. Jak ja mówię, że tutaj był ten refren mojej teraźniejszości, to tam to naprawdę ten alkohol był refrenem. On był prawie w każdej historii. I to nie był tylko alkohol pity przez mężczyzn, przez kobiety również, ale jedna z naszych bohaterek opowiedziała mi, pamiętam, historię o tym, jak jej mąż, on był bardzo przemocowy, właściwie biegał za nią z siekierą i za jej dziećmi za każdym razem, kiedy się napił. I ona uciekała po wsi przez 20 lat po sąsiadach i oni ją wszyscy przyjmowali. I ja się zastanowiłam, albo spała po jakichś polach. W każdym razie wszyscy wiedzieli, no bo wiadomo, że jakby, tak jak anonimowość alkoholika na wsi jest fikcyjna, tak anonimowość członków jego rodziny również. I każdy o sobie wszystko wie. To jest taka dynamika po prostu istnienia małych społeczności. Nie tylko na wsiach, no, ale też na przykład na moim osiedlu czy w moim bloku. To było to samo. No i ja się, jak usłyszałam tę historię, oczywiście ciary mi przeszły przez plecy, ale zaczęłam się zastanawiać, dlaczego to, co pani powiedziała. Znaczy, dlaczego jest tak, że to trwało 20 lat? Dlaczego jest tak, że ci wszyscy ludzie milczeli? Dlaczego jest tak, że czy bali się naruszyć świętość tej rodziny? Czy to o to chodzi? Czy to była konsekwencja właśnie takiego pojmowania rodziny? Czy może jakieś inne rzeczy tam pracowały? Ja nie jestem socjolożką, nie jestem psycholożką, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast było ono dla mnie wstrząsające i na pewno bardzo bym się ucieszyła, w świetle tego, co napisałam w tamtej książce razem z Agnieszką i w świetle tego Mireczka, że jeżeli ludzie by byli bardziej otwarci i na mówienie o tym i gdyby to nie było naznaczone wstydem, bo tu po prostu nie ma czego się wstydzić. Ja myślę czasami, że mi by było trudniej pewnie napisać książkę o swoim własnym uzależnieniu niż o uzależnieniu moich rodziców. Ale wiem, że to nie jest popularny pogląd. Wiem, że ludzie się szalenie wstydzą też tego doświadczenia, które przecież oni zostali wypchnięci. No bo alkoholizm jest czymś takim jak taka czarna dziura. Ono zasysa wszystko, co jest dookoła i wszystkich, którzy są dookoła. Myślę, że to jest też kolejna rzecz, że my boimy się mówić o tym, dlatego że opisując swoje doświadczenia, opisujemy doświadczenia innych członków swojej rodziny. Opisujemy też oczywiście doświadczenie osoby pijącej. I stąd może się brać ten wstyd, że ja pisząc Mireczka mogłam zawstydzić moją babcię.
I dlatego ludzie, wydaje mi się, właśnie są mniej skłonni do dzielenia się swoimi historiami. A ja jednak do tego namawiam, nie mówię, że w formie literackiej czy jakiejkolwiek, ale jeżeli po prostu o tym powiemy, to mamy szansę uzyskać pomoc. Albo jeżeli dostrzeżemy i nazwiemy problem, który dzieje się u naszych sąsiadów, będziemy w stanie pomóc. Po prostu, to jest bardzo prosta relacja. I trzeba jakoś zdjąć jakiś taki odium wstydu z tego, bo inaczej, bo problem jest duży, powiedziałam 65 tysięcy w samej Warszawie, nie wiem ile w Polsce, ale dużo. I te osoby po prostu potrzebują tego, żebyśmy ich dostrzegli. Jeśli literatura jest po to, żeby mniej się wstydzić, to mamy chyba dobre podsumowanie tego spotkania. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo dziękuję Państwu. Państwu. Aleksandra Zbroja. Dziękuję.